No, już dojeżdżam. Dojechałem praktycznie. Czwarty raz już tu jestem. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, czwarty. Wszystkie drogi prowadzą na Biały Bór. Największa góra piachu w Polsce. Tak mówią o tym miejscu. Kto nie był, to niech wbija. Zapraszam, warto. Oj, nawet ją widzę. Największa góra piachu. Malownicze miejsce. Trzeba szanować to miejsce, bo fajna miejscówka jest. Nie wjeżdżać do lasu, stawać przy drodze, nikt się nie będzie czepiał. I odkryta pustynia. I też raptora zaraz będzie. Otrzymajcie kciuki, żebym podjechał, żebym tam nie musiał zjeżdżać do tyłu. Za 600 metrów. No nie chce mi się. No naprawdę. Ile ma mocy? 70 koni chyba. 70. Siema, tak. Jak masz na imię? Miłosz. Miłosz. Trzymaj tutaj pasz. Dla ciebie i dla taty po kalendarzu. Możliwe. I plakaty. No dzięki bardzo. Jeszcze wlepy może, co? No. Nie masz, nie? Na krosa się przydało. Na krosa? Małego a czym jeździsz, powiedz? A no. Bo... Patrz, spadło ci jeden kalendarz. O. Czym jeździsz? Znaczy, ogólnie to jest XMO, to 125. No i bardzo dobrze. Zaczyna od czegoś, nie? No bardzo dobrze. Dobry wybór. Ale mamy jeszcze kłódki, nie? A, jaką? Ale mamy 610 i 510. O, to duże. No, takie dosyć, nie? To tyle, że... Zobaczymy, jak to będzie tam. Miłosz, trzymaj. Dziękuję bardzo. Kanał oglądasz? Tak, na co dzień. Super. To się cieszę. Tata też? No ogląda, dlatego tu przystanęliśmy, wiedzieliśmy. A skąd wiedziałeś, że przyjadę? Nie wiedziałem. No, tak trafiliśmy, naprawdę był, no. Taki był. Dzisiaj to wpadliśmy po prostu z takiego strzału, nie? Aha. Po prostu ładna pogodka, trzeba było zobaczyć co jest, jak wygląda. No jeszcze czysty. Nie no, będzie czysty, co tutaj ma się ubrudzić? Jedyny filtr piachu wleci. Ale będzie zmiana, nie? No, plastiki nowe, wszystko. Aha, no. No, będzie lift. Będzie ekstra. Będzie ekstra. Podjechał. O ja. Słabo. Siema, dzięki. MT-07 nie daje rady? No nie wiem, chyba słaby rozpęd miałem albo co? Thank you.
napęd musi być.